Dobry wieczór Państwu, witamy w Ekonomii Raport. Dziś porozmawiamy o Unii Europejskiej, która ma wielkie plany na zmianę, niekoniecznie podobające się w całej Europie, ale już niektórzy są pewni, że uda się Unię Europejską sfederalizować, a tych niepokornych czekają już małe konsekwencje, choćby nasi europarlamentarzyści, którzy mają być pozbawieni immunitetu. I o tym wszystkim porozmawiam dzisiaj z panem Janem Popończykiem, filozofem, Polskie Towarzystwo Gospodarcze. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór panie redaktorze, dobry wieczór państwu. Panie Janie, wróćmy do roku 2015. Wtedy w Unii Europejskiej rozpoczęła się wielka zmiana, która została rozpoczęta przez Polaków. W 2015 roku nie było oporów do tego, żeby przyjmować imigrantów. Polska postawiła weto, polskie społeczeństwo, które wtedy wymieniło władzę. I teraz widzimy w Europarlamencie, że właśnie za te kwestie ścigani są europarlamentarzyści z PiS-u. Więc pytanie jest takie, co będzie dalej? Wróćmy do 2015 i prześledźmy te ostatnie 8 lat, jeżeli chodzi o kwestie migracji. Polska miała unikalną szansę, zresztą dalej ją ma, z racji tego, że jest jednak najbezpieczniejszym w sumie, albo jednym z najbezpieczniejszych krajów w Unii Europejskiej, a mianowicie taką, żeby przygotować się na falę imigracji tych ludzi, którzy uciekają z Francji przed falą imigracji. Czyli mówi pan o strategii, że ten mur trzeba postawić nie tylko na granicy z Białorusią, trzeba się po prostu odgrodzić i czekać na powtórkę z XVI wieku, gdy, Panie Boże. Gdy chciałem powiedzieć coś różni imigranci uciekający przed wojnami religijnymi przybywali do Polski. Tak, tutaj ma pan rację, rzeczywiście. O to mniej więcej chodzi, ale proszę zwrócić uwagę, mennonici, kiedy uciekali z Niderlandów, uciekali tak jak stali, mieli trochę majątku ze sobą i to wszystko. Dostali przywileje, prawo kultywowania swoich tradycji, zbudowali nam żuławy, wszystko pięknie. Natomiast w tej chwili mamy dodatkowe narzędzia, które mogą wspomóc. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby można było zaproponować tym osobom, które chcą się do Polski przenieść, dofinansowanie przeniesienia się tutaj. Nie, panie moment, Janie, moment, proszę, nie wygłupiajmy się. Nie musimy, coraz więcej się. Obcokrajowców, co możemy obserwować w mediach społecznościowych, zachwyca się Polską. Ja ostatnio widziałem filmik jakiejś Amerykanki, która cieszy się, chodząc po Wrocławiu, że jest druga w nocy i ona może sobie sama bezpiecznie wracać. Oczywiście. To samo w tym tygodniu. Opowieść z Holandii. Polak wsiadający do taksówki prowadzonej przez Armeńczyka, który mieszka od 7 roku życia w Holandii, usłyszał, kiedy się przedstawił, że jest z Polski, Boże, jaki to cudowny kraj. No tak, to prawda. To jak to jest? Powinniśmy się wstydzić, czy być dumni z tego, że jesteśmy Polakami? Oczywiście tak trochę kpię z tej narracji, która krzywdzi Polskę i Polaków i widzimy ją często co o niektórych mediach zakorzenionych już mocno i długo na polskim rynku, że należy się tego wstydzić. Nie należy się wstydzić tego, że byliśmy przez wieki najbardziej tolerancyjnym krajem w Europie i zdaje się, że zostały te resztki do dzisiaj. Chociaż mamy w tej chwili sami u nas, w społeczeństwie mieszkającym w Polsce, wśród obywateli polskich, potężny spór właśnie o charakterze aksjologicznym, który sprowadza się mniej więcej do tego, że mamy sporą grupę ludzi, którzy są przekonani, że wiedzą, jak uszczęśliwić wszystkich i chcą im to narzucić na siłę. I są ludzie, którzy uważają, że każdy powinien móc żyć po swojemu i tylko i wyłącznie nie narzucać tego swojego obyczaju innym. To jest podział de facto cywilizacyjny. I wracamy znowu do sporu między cywilizacją bizantyńską a łacińską. Sporu, który w naszych warunkach jest sporem nie tylko dzielącym społeczeństwo, ale poszczególne ugrupowania polityczne. To nie jest tak, że ci, którzy są w dzisiejszej opozycji, a jutro być może w rządzie, czy dzisiejszym rządzie, a jutro być może w opozycji, stanowią monolit cywilizacyjny. Nieprawda. To są ludzie grupujący się wokół pewnych haseł, wokół partii, które
proponują jakieś programy, natomiast wewnątrz tych ugrupowań jest głęboki podział cywilizacyjny. I to jest dostrzegalne, chociażby spór o aborcję to pokazuje. To ile frakcja łacińska ma głosów w Sejmie? No jak na razie nikt tego nie próbował policzyć. A to jest ratunek dla Polski. Ratunkiem nie jest to, że wygra jedno ugrupowanie albo drugie ugrupowanie. Dlatego, ponieważ to będzie wygrana pewnej mieszanki cywilizacyjnej, co było można obserwować zarówno w kadencji 2007-2015, jak i 2015 do dzisiaj. To nie jest jednolity front. Gdyby był, pewnie by zwyciężył, ale, tak. Ale niestety nie był jednolity w tym sensie. Ale wracając do tej imigracji, Macron chce organizować referenda we Francji. Scholz przywraca kontrolę na granicy polsko-niemieckiej. A naszym odbierają immunitety i będą stawiali pod pręgierzem. Ten medialny już istnieje. A teraz w jakim sądzie oni będą sądzeni, jeśli chodzi o tą mowę nienawiści, która polegała na podaniu dalej... Po lajkowaniu spotu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. To jak w Arabii Saudyjskiej, gdzie 3 miesiące temu ścięto kilka osób za podanie jakiegoś opozycjonisty mieszkającego w Londynie. Bardzo możliwe, że Unia Europejska już robi przymiarki do wprowadzenia prawa szari, co im prędzej czy później grozi, jeżeli będą takie stosunki ludnościowe, jakie są w tej chwili. Myśli pan, że przy tej dominacji tej bizantyjskiej kultury, która piękno i prawdę wywodzi z prawa, i te prawo, gdy się zmieni, to można nawet i Polaków mordować w czasie II wojny światowej, bo prawo pozwalało i to jest to podejście bizantyjskie, które w jakiś sposób kształtuje oczywiście Unię Europejską. To nie jest podejście bizantyńskie, to jest podejście resztek Bizancjum, które funkcjonuje w Europie. Jaka jest różnica? W Bizancjum podstawą istnienia systemu prawnego było jednak chrześcijaństwo, czyli pewien system wartości zakorzeniony w przekonaniu, że istnieje Pan Bóg, jest dekalog i chociaż... Ale frakcja Spinellego nie wierzy w Boga, więc te resztki Bizancjum polegają na tym, że już Boga nie ma w tym prawie. Tylko mechanizm został, który umożliwia wykorzystanie instytucji bizantyńskich do tego, żeby sprawować władzę dyktatorską. To jest duża różnica pomiędzy władzą, która funkcjonowała w Bizancjum, która podlegała prawu, które stanowi, a temu, co się dzieje w tej chwili w całej Europie Zachodniej, w Unii Europejskiej, czy we władzach Unii Europejskiej, bo to jest wyraźna turańszczyzna. To jest wyraźny kierunek taki, czyli jaki jest kultura wodzowska, tak. Taka turańsko-moskiewska tak zwana. Tyle tylko, że tutaj nie ma indywidualnego wodza, jest kolektywny. To jest też duża różnica, bo... Czyli taki KC można powiedzieć, taki tak komitern. Coś w rodzaju takiego Komitetu Centralnego Unii Europejskiej. Zresztą Spinelli w swoich pracach też proponował, żeby byli sekretarze, komisarze. Ten język my znamy, w Europie go dopiero poznają. Panie Janie, mamy zapowiadaną federalizację, która polega na tym... że już nie będzie państw narodowych, będzie jedno państwo, Unia Europejska. Być może wtedy ten dyktator będzie mógł się jakoś w tej strukturze zmieścić. W tym sensie może jakiś prezydent, który w tym całym organizmie europejskim może w jakiś sposób funkcjonować na zasadach, o których mówiliśmy, ale istnieje weto. I nawet jak teraz urzędnicy reprezentujący polską władzę nie będą tego wetowali, gdy powstanie ten nowy rząd obecnej jeszcze opozycji, to na przykład inne kraje mogą to zawetować i wydaje się, że Orban to zawetuje. Oby. Tylko tyle można powiedzieć. Oby. Natomiast rzecz polega na tym, że wydaje się, że próbuje się na poziomie Komisji Europejskiej w taki sposób przeprowadzić sprawy, żeby ta jednomyślność nie była konieczna. Albo doprowadzić do pewnego rodzaju szantażu. Czyli tak obchodzić prawo, rządzimy poprzez rozporządzenia. Tutaj taki wielki plan, jak obejść weto prezydenta Dudy,
a w Unii Europejskiej również poprzez jakieś różne niższe akty prawne. Doskonałym przykładem zupełnie instrumentalnego sposobu traktowania prawa jest z naszego podwórka. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, uchwała trzech izb Sądu Najwyższego. Jeszcze wczoraj się na to powoływano, kiedy prezydent zaproponował zmianę regulaminu Sądu Najwyższego, gdzie negowano to, że sędziowie ci powołani po 2018 roku są sędziami w ogóle, nie zauważając pewnej sprzeczności, mianowicie, że to ci sędziowie rozstrzygają w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych czyli o ważności wyborów. Czyli po prostu, panie Janie, może ten wątek zakończę trochę żartem, czyli oni byli przebierańcami według co niektórych. Tak, ale byli teraz, tak ubrani jak sędziowie. Ale teraz oni mają zadecydować o ważności wyborów, więc jeżeli ten parlament... O ważności wyborów. Tak, jeżeli ten ale parlament... Ktoś się będzie w ogóle tym zajmował, jeśli chodzi o... O to w Polsce. Na razie od 2-3 lat, od 20 roku, od tego wyroku TSUE i tej uchwały trzech izb, mamy do czynienia z sytuacją permanentnego podważania statusu tych, jak to ich nazywano, neosędziów. I nagle ci neosędziowie mają orzec o ważności wyborów, żeby pan Donald Tusk mógł powołać swój urząd, jeżeli będzie w takiej sytuacji. No to byli przebierańcy, więc... No więc wybory nie są ważne. To znaczy, jeżeli są nasi, to są ważne, jak są nie nasi, to są nieważne. To jest instrumentalne traktowanie prawa, nic innego nie można na ten temat powiedzieć. To jest teoria kwantowa, panie Janie. Wróćmy do Unii Europejskiej. Paweł Włodkowicz, ma tam salę. To ten, który na sądzie papieskim pokazał, że krzyżacy to wcale nie nawracają, bo nie można nawracać mieczem. I w ten sposób finansowanie zostało odcięte dla zakonu krzyżackiego. I skończył się zakon krzyżacki. W takim razie kto będzie tym Pawłem Włodkowicem, który pokaże w Unii Europejskiej, że droga Spinellego to niekoniecznie jest to najlepsza droga do dalszej integracji. Paweł Włodkowicz był wcześniej rektorem Akademii Krakowskiej. Był gigantem intelektu i niezależnym. Natomiast obawiam się, że istnieje deficyt takich postaci na europejskim rynku pracy. Pytanie, czy w sytuacji grożącej nam federalizacji, per fas et nefas, czy nie należy optować za tym, żeby nie mówić o państwach narodowych, bo państwa narodowe to jest koncepcja rodem z cywilizacji bizantyjskiej, tylko mówić o wspólnocie narodów. Narodów, czyli wspólnot ludzi, którzy chcą reprezentować, być członkami danego narodu, przyjmować ciężary, które są z tym związane, mieć swój system prawny, swój porządek prawny, tak jak kiedyś funkcjonowała pierwsza Rzeczpospolita. Tak jak Unia Europejska funkcjonowała po II wojnie światowej, aż do... Kiedy to się zmieniło, panie Janie? W latach 90? Koniec lat 80., początek lat 90. To jest związane ze zjednoczeniem Niemiec. A dlaczego tak? Dlatego, ponieważ wtedy kadry byłego NRD zasiliły kadry ówczesnego RFN. Raczej się twierdzi, że ci ludzie tam z tego Stasi i okoli zostali odcięci. Nie wiem, trzeba by było prześledzić życiorysy pani Merkel, tej pani, która była... Z NRD. Tak. Zobaczyć ich sposób myślenia, ukształtowanie, w jakim... ci ludzie wzrastali. I jaka jest różnica mentalności pomiędzy ludźmi żyjącymi i wychowanymi na terenie dawnej Republiki Federalnej Niemiec? No dobrze, no to w takim razie okej. Okay, no to ci ludzie z tej wschodnich Niemiec zasilili w jakiś sposób Unię Europejską, wypromowali jakieś kadry i to dzięki temu ta wielka zmiana? W dużej mierze tak, natomiast to nie jest ich inicjatywa własna, to jest inicjatywa, która sięga korzeniami pewnie do lat 30., może 40. w Rosji Sowieckiej. Cały proces dekonstrukcji Europy Zachodniej, cywilizacji łacińskiej i również niszczenia cywilizacji bizantyjskiej poprzez destrukcję tego pierwiastka transcendentnego, bez którego cywilizacja bizantyjska staje się tylko bardziej sprawną turańszczyzną.
był zapoczątkowany tam. Na ten temat są dokumenty, można sobie książki o tym czytać, można filmy o tym oglądać i to się nijak nie przekłada na rozumienie dzisiejszego dnia u całej masy ludzi. Ja już nie mówię, że w Europie, ale nawet w Polsce. Bo ludzie tego nie chcą wiedzieć. Psuje im to obraz świata. To trochę popsujmy ten obraz świata, panie Janie. Wolałbym się skoncentrować na tym, jak ten obraz świata poprawić. W takim razie, jak go poprawić? Wydaje się, że należałoby szukać rozwiązania idącego w poprzek dzisiejszych podziałów. Wobec koncentracji tych ludzi, którzy chcą tego, aby Polska była krajem niezależnym. Nie chodzi o państwo niezależne, krajem niezależnym. Wspólnotą ludzi. Tych, którym nie przeszkadza, że inni mają inne poglądy, pod warunkiem, że im nie narzucają tych poglądów. Którzy akceptują to, że istnieją różne diametralnie, fundamentalnie sprzeczne sposoby widzenia świata, wymaga też tego, żeby istniały porządki prawne, adekwatne do tych systemów myślenia. I należy rozważać nie kwestię narzucenia swoich rozwiązań prawnych innym, tylko w jaki sposób uregulować współistnienie osób, które funkcjonują w zupełnie innym porządku prawnym. Mamy szansę być prekursorem w Europie. W jaki sposób z góry już przewidzieć, że będzie konieczność może za 2, za 3 pokolenia uwzględnienia tego, że istnieje w Polsce ogromna diaspora muzułmanów, którzy będą chcieli żyć w prawie szarii. Więc uregulujmy to zawczasu, żeby będąc tutaj i akceptując ten porządek, który się im proponuje, wiedzieli, w jakich ramach będą tutaj mogli funkcjonować. We Francji, w Niemczech tego nie ma. We Francji i w Niemczech próbuje się tym ludziom narzucić coś innego, w związku z tym są strefy no-go i tyle. No dobrze, no to powiedzmy to. We Francji i Niemczech nigdy nie było tolerancji, w Polsce zawsze była tolerancja. Aż tak bym tego nie nazwał, natomiast nasza tolerancja, nie idealizujmy, różnie bywało. Natomiast, no, znane powiedzenie Zygmunta, króla Zygmunta, nie jestem panem sumień moich poddanych. No to jest kwintesencja tego, żeby się władze nadrzędne nie wtrącały w sposób życia. No i tak, no, mamy to starcie właśnie tej jednej kultury i tych postaci, które były emanacją, o których pan wspomina, ale po drugiej stronie jest Bismarck. No, zdecydowanie. Propozycja siłowego narzucenia jednolitych rozwiązań wszystkich bez względu na ich poglądy. To mamy właśnie w tej chwili w Unii Europejskiej. Tego typu sposób myślenia. Tyle tylko, że o ile Bismarck jeszcze był twardo stąpającym po ziemi, kawałem łajdaka zresztą z naszego polskiego punktu widzenia, niemniej owszem, to jednak o dzisiejszych władzach Unii Europejskiej tego chyba już powiedzieć tak prosto nie można. No tak, nie lubił Polaków, miał nas za gorszych. No, nie miał nas za gorszych, on się nas bał. Proszę sobie przeczytać jego wystąpienia przed Bundestagiem, kiedy wzywał państewka Rzeszy do tego, żeby udzielały pomocy Junkrom pruskim, bo inaczej polski żywioł ich zniszczy, bo są bardziej zdolni i pracowici. No tak. Także on się nas bał, zresztą bardzo słusznie. Oby ten polski żywioł zatem zmienił Unię Europejską w inny sposób niż ta frakcja Sowietów od Spinellego. I na to liczymy, panie Janie. Bardzo dziękuję za udział w dzisiejszym programie. Jan Paweł II do tego właśnie wzywał, mówiąc o tym, dlaczego Polska jest Unii Europejskiej potrzebna. Dziękuję, panie redaktorze. To w takim razie ja pana Jana zapytam, dlaczego jest potrzebna. Zapraszam na dalszą część na YouTubie. Kolejne 30 minut rozmowy. Wracamy do Jana Pawła II. Kiedyś milionowe nakłady książek, płyt. To były miliardowe nakłady, teraz już czas minął i dużo się pozmieniało. Proszę nam przypomnieć, co Jan Paweł II mówił na temat Unii Europejskiej. Jan Paweł II przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej mówił, że Polska jest bardzo Unii Europejskiej potrzebna ze względu na to, że u nas jeszcze istnieje ten porządek moralny, porządek mentalny, gdzie etyka jest przed prawem, gdzie prawo to jest skodyfikowany zbiór zasad etycznych. Czyli coś, co w Europie uległo zanikowi. Te 300 lat zaborów, te prawo tych zaborców, my się nauczyliśmy też,
że niekoniecznie to prawo ma do, zawsze wspiera etykę. Więcej, zakonserwowało się u nas przez te 123 lata rozbiorów i później przez następne 100 lat przekonanie, że istnieje kolosalna różnica pomiędzy prawem a przepisami. Istnieje jus i istnieje lex. Jus to jest prawo. To jest to głęboko fundamentalne dążenie do sprawiedliwości. Natomiast lex to jest tylko kodyfikacja tego dążenia. Jeżeli się wyzbywamy jus albo wyzbywamy się podstaw moralnych jus, zostajemy tylko z lex, czyli z przepisami. A przepisy, no cóż, przepisy nie odnoszą się do rzeczywistości, tylko przepisy powinny w tym porządku bazującym na etyce dążyć do ochrony dobra, dla którego obrony zostały powołane. I to przez pryzmat tego dobra ocenia się postępowanie kogoś w świetle tych przepisów. A jak to jest w bizantyjskiej cywilizacji? A odwrotnie. Tam dla odmiany przepis jest chroniony sam w sobie. Nie ma absolutnie znaczenia sens tego przepisu, tylko fakt jego istnienia. To tak jakby spojrzeć na Niemców i ich działanie, procedury, najpierw procedury. Przede wszystkim procedury, to też nie wszędzie, Niemcy nie są jednolite przecież. Jeżeli chodzi o ujęcia cywilizacyjne, to funkcjonują tam ludzie w różnych mentalnie porządkach cywilizacyjnych. Tu łacińska jest już w zaniku w zasadzie zupełnym. Natomiast w dalszym ciągu istnieje to domniemanie sensowności prawa. I tyle. Na tym to bazuje. Ale proszę zauważyć, coraz więcej Niemców łamie przepisy. Prawo staje się bezsensowne. Nie ma powodu, dla którego ma się go przestrzegać, za wyjątkiem sankcji. I migranci pokazują w Niemczech, że można bezkarnie łamać prawo i nie być objętym sankcjami. Że można, tak jak ten słynny Sylwester w Kolonii, dopuszczać się czynów powszechnie uważanych za nieobyczajne, bezkarnie. Natomiast staruszkę, która wsiadła do autobusu za gapę i jechała na gapę, bo nie miała pieniędzy, została ukarana przez sąd niemiecki. To jest taka dysproporcja. Skąd ta dysproporcja? To są takie wyrzuty po II wojnie światowej, po tej rzezi, woli, polokauście, holokauście i teraz jesteśmy tęczowi i super nowocześni? Jak to jest bardzo złożona rzecz. To, o czym pan mówi, było podstawą pewnych zmian mentalności w Republice Federalnej Niemiec jeszcze do 90 roku. Też różnie z tym bywało, bo my na przykład nie znaleźliśmy się na liście tych, których należy szanować. Których należy szanować. Można nas przeprosić i tyle. Ale po tym, jak my ich przeprosimy i poprosimy o wybaczenie, to też niezła hańba. Słynny list polskich biskupów powinien być analizowany z punktu widzenia cywilizacji łacińskiej. On wtedy ma zupełnie inną wymowę. Ale pozostawmy to na boku, bo to jest jakby dygresja. To, w jaki sposób zaczęły funkcjonować Niemcy po 90 roku, gdzie mieliśmy do czynienia z coraz większą mechanizacją prawa, czyli funkcjonowania prawa jako zbioru reguł, których trzeba przestrzegać wyłącznie z tego powodu, że one istnieją. Przypomina troszeczkę sytuację. Cywilizacja bizantyjska to jest mechanizm. Wyobraźmy sobie czołg. Jedzie sobie, w środku jest załoga i tak dalej. Czołg realizuje jakieś zadania, jedzie, niszczy płoty, drzewa i tak dalej. I w latach 90. zaczęto wymieniać załogę tego czołgu. I pytanie, czy tam w ogóle w tej chwili ktoś jeszcze jest. Gdzieś nazywa postęp technologiczny, panie. Nie, no tutaj, tu by się przydała sztuczna inteligencja, bo przynajmniej jest logiczna. Natomiast problem polega na tym, że nie wiadomo, kto tym czołgiem tak naprawdę steruje. Mamy tak daleko posunięty chaos aksjologiczny na poziomie landów poszczególnych, co się przekłada też na chaos w Bundestagu. Panie Janie, ale ja bym tak wrócił, jeśli dzisiaj się tak skupiliśmy na naszych zachodnich sąsiadach, do tego, że jeszcze niedawno tamtejsze ABW, czyli Urząd Ochrony Konstytucji,
rozbijało radykalne prawicowe grupy, tak przynajmniej, że rozbili praktycznie zamach stanu według tamtejszych sami sobie urzędników. Te grupy stworzyli przecież. Tam tak naprawdę to na 14 chyba, czy 15, jeden był spoza służb i to akurat ten próbował wszystkich mitygować. To są świetne wzorce carskiej ochrony, także czerpią pełnymi garściami, ale to nic nie daje. Dlatego, ponieważ w momencie, jeżeli mamy do czynienia z klanami syryjskimi, jeżeli mamy do czynienia z mafią czeczeńską i tak dalej, to bardzo ciężko jest służbom udawać, że się jest Czeczenem czy Syryjczykiem. No i tutaj jest problem. Tutaj jest duży problem. Ten problem oczywiście bierze się z demografii. To początek to oczywiście II wojna światowa, właściwie I wojna światowa, jak się Francuzi z Niemcami cieli w okopach po milion. Kilka milionów ludzi ginie w tych okopach po jednej i drugiej stronie w czasie I wojny światowej. W czasie II wojny światowej Niemcy tracą kolejne kilka milionów mężczyzn i rodzi się ta nierównowaga, która przekłada się na problemy demograficzne, sprowadzenie Turków pod koniec lat 60., czyli te pierwsze pokolenie tych, którzy się nie urodzili, więc no niestety wojny światowe w jakiś sposób mocno wpłynęły na kwestię migracji, ale będzie jeszcze gorzej, panie Janie. Niemcy muszą sprowadzić 20 milionów pracowników do roku 2050, a nie wszyscy chcą pracować, bo socjal w Niemczech jest bardzo wysoki, więc większości mieszkańców na ziemi to wystarczy, żeby kontynuować swoje tradycje, wiarę i przekonania. Chciałbym tylko o jednym aspekcie wspomnieć, mianowicie demografia, pierwsza, druga wojna światowa, owszem, ale Rosja na przykład straciła 60 milionów. I pomimo tego jakoś tam zaczęła się podnosić. Znowu mamy w tej chwili dramat i tragedię. Bachmut i wojna na Ukrainie ze strony ukraińskiej jest, podejrzewam, że podobną tragedią jak Verdun i pierwsza wojna światowa dla Francji. Natomiast co można zrobić z demografią? Dlaczego to się nie zaczęło odnawiać po pierwszej wojnie światowej? Był taki skok demograficzny w latach 60. Później zaczęło to... Przez kryzys naftowy, panie Janie. Nie tylko. Kryzysy nie przeszkadzają w rozmnażaniu się, czego mogliśmy doświadczyć w Polsce w latach 80. Natomiast problemem jest nadzieja. Problemem jest nadzieja, problemem jest perspektywa tego, co można osiągnąć, perspektywa tego, że można dzieci wychowywać po swojemu. Tutaj podejrzewam, że trzeba by było przeanalizować wpływ instytucji chroniących dzieci przed rodzicami na niechęć rodziców do posiadania zbyt licznego potomstwa, skoro jedną z przesłanek do tego, żeby dzieci odbierać rodzicom, był czynnik materialny. I tak dalej, i tak dalej. Bardzo złożone zagadnienie, którego efektem jest to, że wymieramy jako Europa. Akurat dzisiaj pokazał się dość ciekawy artykuł na Onecie dotyczący wpływu 500+ na demografię. I no, ja nie czytałem, ale trochę nie lubię tego, jak dziennikarze tej grupy medialnej tłumaczą. Oto. Analiza i konkluzje są takie, jakie tam są. Natomiast wykresy są, bazują na GUS-ie i bazują na... No tak, no jeśli chodzi o to 1,26 kobiety na dziecka, to ten dramat, tragedia. Powinno być 2,5 co najmniej. Powinno być, ale tak powie pan, powinno być rzeczy. Ale zaraz, sekundkę. Z tych wykresów wynika bardzo ciekawa sprawa. Mianowicie po ogłoszeniu programu 500+, nagle radykalnie wzrosła dzietność i ta dzietność zaczęła zanikać w roku 18. Dlaczego? A być może dlatego, że w sposób mało widoczny medialnie, natomiast odczuwalny na poziomie realnego funkcjonowania, pogorszyła się sytuacja rodzin młodych. Zmalały ich
szansę na to, żeby być samodzielnymi. Żeby kupić mieszkanie. Żeby kupić mieszkanie, żeby móc te dzieci wychowywać. I w tej chwili mamy do czynienia z tym, że młodzi ludzie nie chcą mieć dzieci. I to nie dlatego, że się dziećmi brzydzą, tylko dlatego, że mają świadomość tego, że ich na to nie stać. A trzeba trafu, że w 2017-2018 nastąpiła mocna zmiana kierunku działania całego obozu Zjednoczonej Prawicy. Zaczęto iść w kierunku etatyzacji, zaczęto iść w kierunku korporyzacji. Być może to jest efekt. Nie wiem. Ale warto to rozważyć. Dlatego, ponieważ ludzkie decyzje o tym, żeby mieć dzieci, to są decyzje, które są podejmowane odpowiedzialnie. Czyli nie ma piskląt bez gniazda, jednym słowem. Dokładnie. Ale my to wszystko wiemy, panie Janie. Już od wielu lat wiemy, że jest problem z rynku, na rynku nieruchomości. Wiemy, że Polacy no, mogliby mieć większe mieszkania. Znamy te wszystkie problemy urbanistyczne, planistyczne, inwestorskie, bankowe. Wszystko wiemy. Próbowało się zaradzić temu problemowi tym, żeby ułatwić budowę najpierw tych domów do 70 metrów, teraz do 90 i tak dalej. Gdzieś umknął problem taki, że panie trzeba Janie, mieć działkę. Wie pan, jeśli do tego programu Polskiego Funduszu Rozwoju Mieszkanie Plus byli zapraszani deweloperzy, gdzie marża praktycznie nie istniała, albo właściwie no, było to w czynie społecznym, jak oni mogli to sprzedawać po 200% marży, to czemu mieli być zainteresowani tym programem? Proszę zapytać twórców programu. Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Ale ten problem oczywiście nie zniknie po zmianie władzy i znowu będziemy musieli coś wymyślić, liczyć na polityków, a wszystko rozwiąże wolny rynek. Jeżeli spojrzeć, jak sytuacja wygląda w Europie Zachodniej, gdzie wygląda trochę gorzej niż u nas, jeżeli chodzi o młodych ludzi. Gorzej niż u nas? Tak. Jeżeli chodzi o Wielką Brytanię, problemy z uzyskaniem własnego konta do tego, żeby można było zakładać rodzinę, są wszędzie bardzo, bardzo duże. My nie mamy co prawda takiego bezrobocia. Panie Janie, no to ja właśnie wrócę do tych lat 70., bo ten kryzys naftowy też nie jest do końca omówiony, bo jest tam taki jeden mały szczególik, o którym warto wspomnieć. W 71 roku ostatecznie Fed, Rezerwa Federalna odchodzi od standardu złota i zaczyna się drukowanie. Drukowanie. I tak naprawdę obok tego, że wtedy też dochodzi do konfliktu na linii Izrael, państwa arabskie, ale dochodzi do tego konfliktu właściwie w ten sam sposób, ja tu widzę ten sam mechanizm, co obecnie, a chodzi właśnie o zwiększoną emisję pieniądza i chęć niedopłacania czy uzyskania takich samych korzyści przez Arabów, wiedzących, że w czasie COVID-a zostało wydrukowanych tyle pieniędzy, że oni pokazują raczej na specjalistycznych konferencjach, że cena obecna, te 90 za baryłkę, to jest te 20-30 dolarów kiedyś. I wycofając do lat 70., no to właśnie wtedy Zachód zaczął drukować tak w przenośni, ale emitować pieniądze. No, w 1970 dług Stanów Zjednoczonych osiągnął bilion dolarów, teraz wynosi 33 biliony i narasta ciągle właściwie od lat 70. w tempie geometrycznym. Kiedyś miałem przyjemność porozmawiać z osobą w Nowym Jorku, która kupiła nieruchomość po 2 latach pracy jako robotnik budowlany, bez kredytu, po II wojnie światowej. Takie to było wtedy bogactwo w Stanach Zjednoczonych, a teraz nam jest wszystko na kredyt. Ci młodzi ludzie na koniec no nie są w stanie uzyskać tak dużego kredytu na tak drogie nieruchomości, które przejmują fundusze, bogaci ludzie, obcokrajowcy, którzy z jakichś względów mają te środki i postanowili zainwestować w tych miastach polskich, amerykańskich czy innych. Więc problem jest ogólnoświatowy, tak jak pan powiedział. Jakie jest rozwiązanie tego wszystkiego? Sama emisja pieniądza dłużnego nie jest przyczyną kryzysu. Przyczyną kryzysu jest sposób dystrybucji tego pieniądza. Przez wieki w Europie rozwój technologiczny był
utrudnione ze względu na brak możliwości finansowania tego rozwoju technologicznego. Utworzenie koncepcji pieniądza fiducjalnego i później emisji pieniądza dłużnego spowodował, że tych środków na rozwój zaczęło być tyle, że ten rozwój stał się szybki, stał się możliwy. Natomiast sposób jego dystrybucji, zamiast zasilać gospodarkę tam, gdzie ten pieniądz jest potrzebny, czyli na dole, był poprowadzony po bizantyńsku przez struktury bankowe, które nie były zainteresowane rozwojem gospodarki, tylko były zainteresowane realizacją marży swojego zysku. A to jest bardzo proste. Odsetki to jest czysty pieniądz, który skreowanego przez banki pieniądza wirtualnego po odbiciu się od rynku wraca jako pieniądz realny do banków. W efekcie spłata długów jest niemożliwa, ponieważ brakuje pieniędzy na rynku do tego, żeby można było wszystkie długi zwrócić. No tak, to jest właśnie ten fundament obecnego systemu finansowego, że udzielenie kredytu z odsetkami powoduje, że musimy udzielać coraz większej ilości kredytów i właśnie dlatego mówię o tempie geometrycznym, które się nie skończy, a za nim idzie inflacja i... Skończy. Skończy. Dochodzimy już powoli jako świat do pewnej ściany polegającej na tym, że dysproporcje pomiędzy tymi, którzy dysponują tym przekształconym w realny kapitałem, a tymi, którzy są kreatywni, a nie mają dostępu do tego kapitału, będą niszczące. I to nie chodzi o podziały w Stanach, chociaż tam jest to też już bardzo widoczne, nie w Europie Zachodniej. Tu chodzi o świat. Bogaci są coraz bogatsi. Slogan, wiadomo, biedni coraz biedniejsi. Ze Starego Testamentu w dodatku. Jak Pan Jezus mówił, biednych zawsze wokół siebie mieć będziecie, także to nie jest żadna nowość. Należy tylko tę biedę ograniczać. Ale co miałem na myśli? To zanikanie klasy średniej, które obserwujemy zarówno w Europie Zachodniej, w Stanach, niemożność stworzenia klasy średniej w Polsce jest pochodną tego właśnie problemu, dostępu do kapitału, rozdzielenia pomiędzy kapitałem płynnościowym, infrastrukturalnym, intelektualnym, legislacyjnym, czyli tym cywilizacyjnym. Dominująca rola kapitału płynnościowego powoduje, że wszystkie pozostałe formy kapitału, które w społeczeństwie funkcjonują, przestają mieć możliwość bycia efektywnymi. Jeżeli tego się nie zmieni, jeżeli się nie odwróci tej piramidy kreacyjnej, to zakończy się to katastrofą na skalę świata. A ponieważ świat zna tylko jedną metodę rozwiązywania tego typu kryzysów, mianowicie wojnę, to obawiam się, że może to w tym kierunku iść. No już właściwie jesteśmy w tej wojnie, panie Janie. Od paru lat. Wszyscy udają, że nie, że to, co się dzieje na Ukrainie i Bliskim Wschodzie, to jeszcze nie to, to jeszcze tutaj może w Tajwanie, w Azerbejdżanie i Kosowie. Ale właściwie chyba już jesteśmy, patrząc na zaangażowanie jednych i drugich w jednym, drugim miejscu. Podwyższenie stóp procentowych może być dużo bardziej niszczące dla danego kraju niż zrzucenie paru bomb atomowych. A już na pewno, jeżeli ten kraj ma zadłużenie zagraniczne. To oczywiście wiemy z historii, jak na czym polega ten mechanizm zadłużenia zagranicznego i późniejszych upadków przez, można powiedzieć, inwestorów, którzy już nie widzą nadziei w danym miejscu, więc to wszystko jest nam znane. Jakbyśmy wrócili do tej demografii, panie Janie, w zachodnim świecie, bo już teraz musimy przyjmować coraz więcej i będziemy musieli przyjmować coraz więcej ludzi z całego świata, ale można było zatrzymać ten proces w sensie takim, że jeśli jest po prostu za mało środków, to właśnie te środki przekierować w kierunku tego, żeby ludziom opłacało się posiadać i rodziny i dużo dzieci. Obecne paradygmaty cywilizacyjne obowiązujące w krajach Europy Zachodniej, w większości tych krajów, uniemożliwiają czegoś, osiągnięcie czegoś takiego. Jakie to są paradygmaty? Przede wszystkim traktowanie, nierówne traktowanie obywateli. Wbrew pozorom, pomimo nawoływania do tej równości,
mamy do czynienia z nierównością. A jakiego rodzaju nierówność? Ano, rodzimi obywatele są traktowani gorzej. Mają trudniej. W związku z tym obciążenia, które na nich spoczywają, faktyczne. Ale pan mówi o tej sytuacji, jak przybyło do Polski bardzo dużo Ukraińców i wtedy powstały te rządowe programy, ale co najważniejsze, przypłynęły też pieniądze międzynarodowe w skali miliardów na wspomaganie ich stanowisk pracy czy wynajmu nieruchomości. Tutaj mówimy o tym lokalnym doświadczeniu z niedalekiej przeszłości. Czy tak ogólnie Unii Europejskiej, która właściwie ten proces jest w całej Europie? Jeżeli chodzi o wsparcie uciekinierów wojennych z Ukrainy, to tutaj można się nie zgadzać ze skalą, można dyskutować na to. Ale to pan powiedział o nierównościach. No ja tutaj tak, przywołałem, to nie jest, odczucie pewnej grupy polskich obywateli było takie, że ta nierówność istnieje i polskich kierowców, którzy przecież strajkują na pograniczu polsko-ukraińskim, gdzie zasady również nie, według nich nie są równe i czekają na to, żeby to się zmieniło, więc dlatego o tym powiedziałem. Pewnie tak jest. Pomoc jest konieczna, formy i metody są kwestią dyskusyjną, to jest kwestia stricte polityczna. Są głosy przemawiające za dalej idącą pomocą, inne za wstrzymaniem. To jest pewna płaszczyzna, którą nie tylko należy omawiać, ale należy wypracować też konsensus. I to wespół z tymi, którym się pomaga. Ostatecznie oni nie mają w tej chwili dokąd pojechać, więc przez jakiś czas będą u nas, część zostanie może na stałe. Także dla nas to też jest w pewnym sensie ogromna szansa demograficzna. Natomiast Europa Zachodnia ma trochę inną sytuację. U nich nie ma uciekinierów wojennych jak u nas z Ukrainy. Nie, no jest tak samo, jest milion Ukraińców obecnie w Niemczech, więc w porównaniu z tą imigracją. I wiesz, że coraz więcej, bo oni tam na przykład na trójkę dzieci dostają 15 tysięcy złotych, czego nie dostaną w Polsce, więc ten proces będzie się po prostu tylko nasilał w związku z tym, że Niemcy do roku 2050 potrzebują 20 milionów ludzi. Ale to już nie jest imigracja wojenna, tylko to jest imigracja de facto ekonomiczna. Ponieważ do nas przyjechali uciekając przed wojną, tam wyjeżdżają szukając lepszych warunków życia. Okay, no tak to działa. Natomiast jeżeli chodzi o tą nierówność w traktowaniu obywateli, to przyjrzyjmy się, jak są traktowane diaspory różnego rodzaju w Europie Zachodniej w stosunku do obywateli zasiedziałych, których obowiązują wszelkie normy, reguły i wiemy tak dalej. To i wiemy, no, że tak naprawdę najgorzej traktowani w Europie Zachodniej czy Północnej są mieszkańcy Europy Środkowej. Tak, to prawda. Bo jednak ci rodzimi są lepiej traktowani, co widzimy w Norwegii, Holandii. Natomiast, tak, oczywiście, to występuje. Natomiast mówiąc o tej imigracji zewnętrznej, czyli z zewnątrz Unii Europejskiej, tutaj widać wyraźnie nierówność traktowania, nierówność siły stosowania prawa i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Pewne przepisy imigranci mogą bezkarnie lekceważyć, obywateli to nie dotyczy. To też pokazuje pewną bezsilność państw, rozumianych jako administracja, rozumianych jako pewne struktury bezpieczeństwa. Nie bez kozery Polska jest uważana za najbezpieczniejszy kraj. No dobrze, ale tak najgorzej, naprawdę najgorzej jest w Holandii. W Holandii w ostatnich kilku latach zostało zabitych 33 dziennikarzy, którzy pisali o mafii, która rządzi Holandią z Maroka, z którą nikt sobie nie potrafi poradzić. No, w tych portach chodzi o miliardowe przemyty, głównie kokainy i heroiny. I przecież nie tylko chodzi o tych dziennikarzy, którzy byli w biały dzień mordowani właśnie przez te gangi marokańskie. I? Panie Janie, wszystko wskazuje na to, że potrzebujemy dyskusji w Polsce, żeby się to również nie miało miejsca po prostu w Polsce, bo teraz jest takie zagrożenie po prostu, że już niedługo będzie to. Dlatego warto jest rozważyć to, żeby w obecnej sytuacji w parlamencie szukać nie dychotomii kto kogo,
tylko stworzyć na bazie cywilizacji łacińskiej, bo innego wyjścia w Polsce nie ma, stworzyć platformę porozumienia wszystkich tych, którym leży realnie na sercu dobro naszej ojczyzny, a nie tych, którzy szukają tylko i wyłącznie metody do załatwienia swoich spraw. Być może ich będzie więcej. Być może pozwoli to na poprowadzenie i wyprowadzenie naszego kraju w takim kierunku, żebyśmy byli dla Unii Europejskiej wzorem, a nie krajem do rozszarpania pomiędzy Niemcy a Rosją. Bo na razie nam to grozi. Jaka jest szansa, że się obronimy w takim razie? Co powinno się wydarzyć? Jeżeli ludzie, a ludzie w parlamencie szczególnie, zaczną wreszcie ze sobą rozmawiać na tematy prawdziwe, a nie fikcyjne spory pomiędzy ugrupowaniami, to ta szansa rośnie. Ale trudno jest ocenić. Jak to powiedział Murphy, ludzie zaczynają działać rozsądnie wtedy, kiedy już nie ma innego wyjścia. I wydaje się, że w tej chwili w takiej sytuacji powoli zaczynamy się znajdować. W takim razie, jak mówi stare chińskie przysłowie, kryzys to zagrożenie, ale również szansa, aby ta szansa została wykorzystana jak najlepiej. Dziękuję Panie Janie za udział w dzisiejszym programie. Dziękuję Panu, dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo.